Rewolucja z ducha Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego Tomasz Terlikowski, audycja Rewolucja z ducha, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Jan Żaryn, historyk kościoła, historyk w ogóle z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Witam, witam. Zacznijmy od tego, jaka to była Polska przed wyborem Karola tyły na papierze. Często w takich wspomnieniach nostalgicznych, rozmaitych, wraca ta epoka kierkowska jak i tak, jako taki etap, powiedziałbym, no może nie mlekiem i miodem płynącym, ale z czekoladą, z pomarańczami wprawdzie kubańskimi, no ale jednak pomarańczami, z no, w miarę dobrobytem i z w miarę spokojem. Znaczy, no jeśli ktoś się specjalnie w nic nie angażował, generalnie mógł liczyć. No i z 1 maja oczywiście, na którym było ptasie mleczko. Czy to rzeczywiście była taka Polska, jak w tych wspomnieniach nostalgików? I taka była też. To znaczy niewątpliwie na tle wszystkich dekad PRL-owskich, dekada lat 70 wypada najjaśniej, jeśli chodzi o taką sferę wizerunkową. Natomiast z jednej strony można powiedzieć, że wszystkie pryncypia ustrojowe Łącznie z nachalną ideologią, choć z przesuniętymi akcentami w stronę nie tylko marksizmu, ale przede wszystkim nieprawdziwego wizerunku bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej i politycznej, to istniało jako sens tej dekady lat 70. Yy, niewątpliwie nie tylko pryncypia ustrojowe były zachowane, ale również i wszystkie siłowe resorty, które jednak dyskretniej yy, mówiąc wprost, pałowały, bądź yy, ale pałowały, decydowały nada. się na. Dokonywanie skrytych zabójstw, tak żeby opinia publiczna nie była tym stresowana. Ten totalitarny element był zachowany, było i pałowanie, był. i zabijanie, był. i prześladowanie. Wszystkie, tak, wszystkie te elementy były y, w użyciu, natomiast wizerunkowo y, dekada lat 70. była kreowana jako y, zarządzana przez y, dobrych gospodarzy, y, którzy dbają o interes y, no, głównie kiełbasiany. Y, Społeczeństwa polskiego i udawało się utrzymać tego typu wizerunek no, do połowy lat 70. Potem już oddalenie się rzeczywistości od wizerunku propagandowego było tak drastyczne, że rzecz jasna społeczeństwo coraz bardziej było zirytowane tą propagandą sukcesu, tym gonieniem yy, Japonii i tworzeniem yy, Rzekomo wielkiego mocarstwa, które miało I rozumiem, cokolwiek że do czynienia. Ten, ten, ta skryta, twarda dłoń, skryta w rękawiczce, tak. Tak jest, się, się, zaczęła się ujawniać. No oczywiście, szczególnie po 1976 roku, kiedy rzeczywiście robotnicy, szczególnie Radomia, zostali bardzo ostro potraktowani i propagandowo zostali wtłoczeni w pojęcie chuligani, którzy Niszczą ład społeczny, zostali bardzo ostro fizycznie potraktowani z, ze ścieżkami zdrowia na czele, zostali psychicznie i materialnie bardzo ostro zniszczeni, ponieważ wilcze bilety, wilcze zwolnienia z pracy z, powodowały, że nie mogli otrzymać pracy w innych zakładach. I to oczywiście spowodowało bardzo ostre konsekwencje, jeśli chodzi o egzystencję rodzin radomskich, no a nad to jeszcze rozprawy sądowe, które ich stawiały w rzędzie właśnie chuliganów i tych, którzy naruszyli porządek prawny, a nie ofiar tego systemu, to wszystko powodowało bardzo... Tragiczne skutki. No i nic dziwnego, że na tej fali 76 roku powstał Komitet Obrony Robotników, który. Między innymi, czy przede wszystkim w pierwszej fazie, miał właśnie zająć się tymi autentycznie poszkodowanymi. Dla ekipy Gierkowskiej problem jeszcze był jeden, mianowicie ten wizerunek, który obowiązywał wewnątrz kraju, był również w jakiejś mierze przenoszony w propagandzie zewnętrznej. Wpływ na to miało również podpisanie w 75. roku aktu końcowego KBWE w Helsinkach, co e, skutkowało no, taką konsekwencją, jak niezbyt e, łatwa możliwość drastycznego reagowania na powstającą opozycję to antysystemową. To jest tak, że dlatego akurat chcę, że ta opozycja mogła się tak szybko Zrealizować po pierwsze dlatego, że no, były realne prześladowania, ale po drugie dlatego, że ten, że ten system był wtedy tak, troszeczkę łagodniejszy. Że chciał być łagodniejszym w przede wszystkim w wizerunkowej twarzy był niewątpliwie łagodniejszy w, w rzeczywistości w związku z tym, że udało się niejako spacyfikować społeczeństwo i nastroje społeczne kanalizując je właśnie w tą kiełbasę i dobra materialne, ale tak długo to działało, jak te dobra materialne rzeczywiście yy, były gdzieś yy, w autentycznym, yy, w autentycznej bliskości. Te pomarańcze, malboro, yy, Coca-Cola i yy, yy, ewentualne... Przyspieszenie, tak, tak, podział kraju nastąpił na północ-południe Małopolska była objęta Pepsi-Colą, a, a północ Coca-Colą. Oczywiście mały w Fiat... też można było Pepsi nie, kupić. w tak sklepie, w Feniczie, yy, mały, mały Fiat yy, oczywiście i tego typu właśnie dobra konsumpcyjne, które miały zatkać wyobraźnię na temat ewentualnych roszczeń yy, Polaków do tego, żeby być niepodległym narodem. To wszystko się udawało w jakiejś mierze. Do połowy lat 70., natomiast narzędzia zbrodnicze, i tak, i tak, w tym systemie. Istniały i choć zamrożone, jeśli chodzi o oddziaływanie na szerszą grupę społeczną, no to okazywały się być bardzo szybkie do wydobycia, gdy trzeba było punktowo niszczyć te zapalne ogniska oporu. Mówiliśmy już o dwóch graczach, rodzącej się opozycji demokratycznej na no totalitarnym czy autorytarnym państwie, ale był jeszcze trzeci gracz, bardzo ważny w tym czasie, czyli Kościół. Tak, katilicki. Kościół Prymasa, Prymasa Wyszyńskiego, który można w skrócie powiedzieć, że działał w latach 70. szczególnie na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to oddziaływanie edukacyjne. Właśnie starał się Kościół w nauczaniu szczególnie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pokazywać społeczeństwu to coraz głębsze zakłamanie, które się odbywa w ramach propagandy sukcesu i niewątpliwie szczególnie kazania świętokrzyskie wygłaszane przez prymasa w Kościele świętego krzyża w Warszawie to dobitnie pokazywały. Ale z drugiej strony, prymas i episkopat z Karolem Wojtyłą również na czele starali się udowodnić stronie watykańskiej i to jest ta druga przestrzeń bardzo ważna w latach 70. że i niemożnością jest dla Kościoła w Polsce, by godzić się na ustanowienie normalnych stosunków dyplomatycznych między PRL-em a stolicą apostolską, bo w ten sposób kościół by niejako zalegitymizował właśnie ten system i tę sytuację Polaków jako normalną z punktu widzenia ich rzeczywistych aspiracji, a to prawdą nie było aspiracje rzeczywiste, choć mocno. Yy, przytłumione propagandą sukcesu i umiejętnym oddziaływaniem na społeczeństwo na społeczeństwo były jednak niepodległościowe. sytuacja kartyła Wyszyńskiego można powiedzieć, się diametralnie zmieniła, bo w latach 40. Yy, yy, nawet i, i nawet w początku 50. on był przez stronę watykańską postrzegany trochę jako taki człowiek, Jak ustępliwy, tak ustępliwy wobec tak, strony tak. komunistycznej w latach mm -hmm. 70. rozumiem. Był raczej postrzegany jako przeszkoda w ułożeniu tak, sobie tak. dobrych relacji mhm. z, państwami z, z państwami komunistycznymi. Tak. Na tym polegała ta wschodnia polityka Watykanu, która zmieniła się e, diametralnie w latach e, szczególnie końcówki pontyfikatu Jana XXIII i pontyfikatu II, pontyfikatu Pawła VI. I ta polityka wschodnia, watykańska, zakładała, iż należy szukać kontaktu z rządami państw Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ poprzez te rządy komunistyczne jest szansa na złagodzenie systemu represji wobec katolików w danym kraju. I oczywiście miało to swój sens na terenie Węgier, na terenie przede wszystkim związku sowieckiego, gdzie możliwości dotarcia bezpośredniego do społeczeństwa nie istniała, w zasadzie nie istniały. Natomiast w przypadku kościoła Polskiego, gdzie istniał silny kościół, gdzie autorytet prymasa Wyszyńskiego i episkopatu był wyjątkowy na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Taka, taka strategia okazała się przeciwskuteczna, bo osłabiała w gruncie rzeczy rolę kościoła wewnątrz narodu polskiego. A co w drugiej połowie lat 70. zostało z takiego pierwszego, można powiedzieć, rewolucyjnego aktu kościoła, jakim były obchody, Milenijne, te przy, wymyślone w czasie internowania i wprowadzone w życie w, życie, w, w rocznicę tysiąclecia Chrztu Polski. bo to, Często ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, mówią, że to był pierwszy taki realny moment przełomu po zdławieniu w latach 50., -tych, 40. -tych i 50. realnej opozycji politycznej. To, to, to pierwszym momentem, kiedy poczuło się tą przestrzeń wolności, to były właśnie te obchody. E, tak, ewidentnie e, Wielka Nowenna i, i szczególnie Rok Milenijny to była taka mobilizacja e, sił i mobilizacja e, świadomości e, katolickiej e, w narodzie e, po to, żeby właśnie e, no, zrzucić e, z, z siebie to całe odium propagandowe, które e, Narastało w latach pełnego stalinizmu, i który to stalinizm nie da się ukryć, że stworzył pewną przestrzeń w mózgach polskich i trzeba było to wszystko wyplenić. I wielka nowenna, niewątpliwie na płaszczyźnie religijno-moralnej, ale również i takiego dyskursu na temat historii i wkładu Kościoła w bieg dziejów narodowych, no miała bardzo ważne ważne tutaj i pozytywne skutki. Natomiast w latach 70. można powiedzieć, że Kościół miał już dużo, dużo więcej wypracowanych świetnych narzędzi, zresztą dzięki Wielkiej Nowennie. Te narzędzia to przede wszystkim umiejętność wejścia Kościoła w środowiska poprzez duszpasterstwa, w różnorodne środowiska, a szczególnie w środowisko młodzieży. W latach 70. wydaje mi się, że komuniści po raz kolejny zresztą przegrali walkę Młodzież, między innymi dlatego, że Kościół za pomocą swoich duszpasterzy potrafił dotrzeć do młodzieży z dużo bogatszą ofertą intelektualną i moralną. Właśnie ten świat zakłamany dla młodzieży okazał się być nie tylko nieatrakcyjny, ale na dodatek taki przeciwko któremu trzeba się jakoś ustawić. I przestrzeń kościelna z tygodniami kultury. Chrześcijańskiej, z tygodniami społecznymi, z myszami bitowymi, ze spotkaniami formacyjnymi, z duszpasterstwami akademickimi okazało się, że właśnie Kościół jest tym miejscem, gdzie można w sposób autentyczny przeżywać intelektualnie to co dzieje się na zewnątrz, w sferze publicznej, można autentycznie o tym mówić z perspektywy moralnej i oceniać, podczas gdy sfera publiczna, z cenzurą, z całą propagandą sukcesu, jest w gruncie rzeczy przestrzenią zamykającą rozwój człowieka. Czy ja komuniści mieli świadomość tego, że przegrali tę wojnę? Chyba tak, chociaż nie do końca, dlatego że trzeba sobie też jasno powiedzieć, że w latach 70. Yy, niewątpliwie partia liczyła, o ile pamiętam, nawet ponad 3 miliony członków. czy Niewątpliwie była to największa liczba w okresie tych dekad po stalinowskich. I wśród tej liczby była jednak też spora liczba młodych i kandydatów na członków partii i członków partii. To dopiero wydarzenia z roku 80. spowodowały odchodzenie części młodzieży od systemu komunistycznego i rzucanie legitymacji wtedy dopiero następowało. Natomiast w latach 70. ten pragmatyzm, nazwijmy to delikatnie, choć można powiedzieć właśnie świat zakłamany stawał się atrakcyjny poprzez legitymację partyjną. Można było zdobyć awans zawodowy, można było znaleźć się szybciej w ważnych instytucjach Polski ówczesnej, no a nikt rzecz jasna nie przewidywał, że nastąpi 16 października 1978 rok i nabierze świat ewidentnego przyspieszenia. Tak wyglądał świat przed Październikiem 78 roku, do tego jak wyglądał po i co się zmieniło, wracamy. Po przerwie naszym gościem jest profesor Jan Żarem, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.